Witam. Dzisiaj kolejny odcinek, tym razem kulinarny. Mam przyjemność powitać w studio pana Marcina Wojtasika, socjologa, antropologa, jak się sam nazywa, aktywistę kulinarnego i zajmującego się kulturą. Kulturą kulinarną? Kulturą kulinarną, o której porozmawiamy może troszkę później. Natomiast mamy tutaj przed sobą, mamy przygotowywane dane, danie z Azji Południowo-Wschodniej, Malezji, Singapuru, lakse. Tak, świetne, bardzo popularne w całym regionie, jakaś tam wariacja na temat danie, które miesza różne kultury, kulturę chińską i lokalną kulturę południowo-wschodniej wschodniej Azji. Idea dania, czyli zupa z makaronem, jest chińska, składniki są lokalne. To jest tak zwana kultura nonia, to kultura, która łączy Chińczyków, którzy tam mieszkają w tym regionie, i lokalne składniki. To jest pasta, która jest jakby sercem tej zupy. Ona składa się z trawy cytrynowej, galangalu, imbiru, kurkumy, dużo chili. Czyli to jest curry, tak. Specjalna wersja curry, bardzo, bardzo taka żółta, powiedzmy. Tu jest mleko kokosowe i wywar. W moim przypadku to jest wegański, zwykle to jest wywar z krewetek albo rybny. Pomieszany już z mlekiem kokosowym. I to są dodatki. Dodatków jest bardzo dużo. Podstawą oczywiście jest ten biały, ryżowy makaron. To jest taki oznacznik południowo-wschodniej Azji. Tam to jest bardzo charakterystyczny składnik, można powiedzieć, że w ogóle najbardziej charakterystyczny od Wietnamu po Singapur się pojawia wszędzie. No i trochę krewetek, trochę kiełków, trochę tofu. Ta zupa właśnie tak wygląda, że jest dużo drobnych dodatków. Tych dodatków jest to są wybrane. Czyli można sobie po prostu dobrać. Dobrać. Robimy? Mhm. Tak, absolutnie. Wrzucam tej pasty. Ta zupa, to w zasadzie ona, na nią się mówi tam po angielsku gravy, czyli sos tak naprawdę, bo i to odzwierciedla jakby to, że konsystencję. Pewne pojęcia w kuchni azjatyckiej nie przystają do naszych europejskich schematów. Pojęcie zupy to nie to koniecznie musi oznaczać zupę tak naprawdę. Curry to też jest, czy to jest zupa czy sos tak naprawdę. Często to jest bardzo właśnie danie, które tak naprawdę jest pośrednie i nasze europejskie określenia nie przystają do tego, więc jak tu widać, ta zupa jest bardzo gęsta. To będzie praktycznie tak naprawdę sos. Mieszamy to z tym. To się powinno mieć trochę czasu, żeby się przegryźć. Ta zupa jest dosyć ostra. Kiedy ja ją gotuję, ja gotuję w różnych miejscach takich street foodowych, na przykład na Nocnym Markecie w Warszawie, to trochę zmniejszyłem tą ostrość, ale oryginalnie jest bardzo ostra. To też jest jakby tam wyznacznik tego dania, ale Polacy jednak nie są. Polacy są trochę ostre, żeby było troszeczkę egzotyczne, ale takie, żeby byli w stanie zjeść. Jak to już widać teraz, tak, może czuć, mam nadzieję, że czuć, że ta zupa rozwija te swoje aromaty właśnie wszystkich tych składników korzennych i mleka kokosowego, z którym jest pomieszana i taki, tworzy się taki gęsty sos. Trochę podkręcę ogień. Tutaj ja pamiętam właśnie taką pastę curry, która z kolei w wersji takiej, powiedzmy, którą od czasu do czasu można zjeść, to również i w Singapurze, jest bardziej czerwona. Rozumiem, że to są różne rodzaje składników i ona jest ostrzejsza chyba niż to ta, wynika z tego właśnie, że ograniczają to chili. Ta pasta jest taka rzeczywiście rdzawa w oryginale, jest aż rdzawa od tego chili. Ale i wtedy ta zupa jest też bardzo ostra. I ta zupa jest naprawdę ostra. No, czyli nie na gusty nasze. Tak naprawdę to w każdym, jadłem w dziesiątkach stoisk i w każdym stoisku ta zupa smakowała inaczej. To też jest inaczej niż w Europie, że jest taki jeden przyjęty standard. Tam naprawdę co stoisko. Tam jest jedno, taki też azjatycki model serwowania jedzenia. To jest jedno stoisko, które serwuje jedną zupę od 40 lat. I wtedy ten jeden produkt jest dopracowany naprawdę do perfekcji i ma ten autorski właśnie rys tego, kogo to jest jakieś tam danie też często przekazywane z pokolenia na pokolenie. No a ten właśnie ta zupa, jaki ma autorski rys, jeśli chodzi o pana? No to znaczy ja jeżdżę często do Malezji, mam tam zamiar w ogóle znaleźć, bardzo lubię ten kraj, mam zamiar się przeprowadzić do Kuala Lumpur i tam mam już pracę na uczelni załatwioną. Najlepszy kraj pod względem jedzenia w całej południowo-wschodniej Azji, moim zdaniem. Singapur i Malezja, szczególnie Georgetown, Penang. A właśnie, a dlaczego? No tak, Penang jest bardzo międzynarodową wyspą, Georgetown oczywiście też, Kuala Lumpur. Ale dlaczego Malezja jest tak interesująca kulinarnie?
ponieważ tam się przenikają przynajmniej trzy kultury kulinarne. Oczywiście są Malajowie, czyli ta rdzenna ludność, można powiedzieć, chociaż takie rozróżnienia też trudno robić. Od nich pochodzą te składniki tej ziemi i dużo, dużo potraw. Są Chińczycy, prawie 1/3 populacji to są Chińczycy. Specyficzna kuchnia bardzo, albo oryginalne dania chińskie dostosowane do lokalnych warunków, albo właśnie ta kuchnia Nonia, która jest takim fusion. Jest bardzo dużo Hindusów i jest bardzo dużo wpływów europejskich. To się wszystko miesza, a w ogóle tworząc niesamowite połączenia, niesamowite, bardzo ciekawe, zaskakujące. Naprawdę ta kuchnia się nie może nudzić, można tam mieszkać latami i co chwila coś odkrywać. Czyli z punktu widzenia antropologa kultury kulinarnej jest to idealny kraj. Dokładnie, to o tym nie wspomniałem, że przez pryzmat tej kuchni można się bardzo dużo dowiedzieć o społeczeństwie, o tym, jak to społeczeństwo się miesza, bo takie wielokulturowe społeczeństwo, jak społeczeństwo malezyjskie, oczywiście nigdy te kultury nie funkcjonują jakoś tam totalnie harmonijnie, zawsze są jakieś konflikty, zawsze są jakieś specyficzne formy łączenia się tych kultur, na przykład kultura Nonia polega na tym, że mężczyźni Chińczycy brali za żony kobiety malezyjskie, lokalne, prawda, i one gotowały, ale tak, żeby się dostosować do smaku męża, prawda, więc jakby smak tego dania pokazuje jakby z pewną historię społeczną tego kraju. A czy w ogóle antropologia, kultura kulinarna jest, rozumiem, że pan studia również rozpoczął prowadzić studia. Tak, prowadzę, jest to także temat mojego doktoratu. Na wydziale, prawda, to jest jaki wydział? To są studia podyplomowe w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. I czy jest to coś wyjątkowego, czy na świecie się spotyka jednak Na świecie jest to bardzo popularny nurt, tak zwany food studies, czyli badanie społecznych i kulturowych aspektów jedzenia. W Polsce w ogóle jeszcze tak naprawdę nie istnieje, albo jest zupełnie w powijakach, ale to jest kwestia czasu, kiedy ten nurt, jakby, kiedy pojawią się takie studia na coraz większej ilości uczelni, ponieważ jest to pełnoprawny nurt. Z jakich powodów jedzenie jest traktowane jako niegodne do zainteresowania naukowców, to samo w sobie jest ciekawe. Więc jakby trudno się z tym przebić. Ale jest tyle rzeczy można się dowiedzieć o społeczeństwie, obserwując obyczaje jedzeniowe, czego ludzie nie jedzą, czego nie jedzą, w jakich warunkach jedzą, z kim jedzą, prawda? Ale głównie w jaki sposób jedzą? W jaki sposób, oczywiście, jakie składniki, jak to się wszystko miesza. Każdą potrawę można przeanalizować i odnaleźć w niej jej historię społeczną właśnie. A teraz jeżeli mamy, ja miałem kiedyś dobrego przyjaciela, niestety już nie żyje, który się zajmował z kolei kulturą kulinarną średniowiecza i on był znanym, to był profesor na Sorbonie, który miał właśnie sporo wiedzy na ten temat i pamiętam, że od czasu do czasu, jak tam zapraszał mnie do siebie, to przez tydzień przygotowywał jakiś wywar z dzika, prawda, bo Flandrę. To trwało bardzo, bardzo długo, ale dużo właśnie rozmawialiśmy, to zresztą się odbywało na ulicy Briasa-Varan, prawda, no, znakomitej osobowości świata kulinarnego. Ale jeżeli weźmiemy teraz właśnie Malezję czy Polskę w tym przypadku, jakie aspekty można wyciągnąć, jeśli chodzi o życie kulinarne w dawnych czasach, to znaczy jak można studiować, jakie są źródła, które by pomogły nam dotrzeć nie do tego, jak to jest współcześnie, tylko w jaki sposób to ewoluowało. Źródła są bardzo, w ogóle jak wszelkie, w tej chwili do historii w coraz większym stopniu podchodzi się jako do socjologii przeszłości, prawda? Czyli staramy się jakby odtworzyć obraz tych dawnych społeczeństw, ale mamy bardzo mało danych, bardzo skromne dane. I w przypadku jedzenia to jest szczególnie widoczne, ponieważ rzeczywiście coś takiego jak książka kucharska, to jest wynalazek tak naprawdę stosunkowo nowy. Kiedyś były tam może od XVII, XVIII wieku, czyli tam w średniowieczu się pojawiały, tak? Ale to są wzmianki, tak bardzo lakoniczne, tak bardzo niewiele dające. Tak jest w Warszawie, w Muzeum Wilanowie takie miejsce, gdzie się próbuje odtwarzać te historyczne receptury, ale to jest tak, tyle zależy w tej chwili od inwencji, od intuicji kucharza, żeby odkryć to, w jaki sposób się ludzie robili, ponieważ te zapisy są bardzo, bardzo mgliste. Także oczywiście z wykopalisk jakiś tam wiemy, co ludzie jedli, jakie składniki jedli. No z tych wszystkich kawałków można poskładać jakiś obraz, ale to jest obraz, który ma bardzo wiele dziur i tak naprawdę więcej musimy dużo jakby sobie dopowiedzieć. Czyli przejdziemy właśnie jeśli do laksy, to jaki z kolei, jaka jest rodowód, jaka jest historia właśnie laksy jako dania? Tak jak powiedziałem właśnie, Chińczycy, którzy się tam pojawili jako handlarze,
kucharze jeszcze w XVII-XVIII wieku, a tak naprawdę zaczęli jako w czasach brytyjskiej kolonii tam się pojawiać, sprowadzani przez Brytyjczyków jako handlarze. Tam nigdy nie byli osadzeni, nie mieli taki status trochę jak Żydzi w Europie, prawda? Że się czuli tam w tej izolowani w tej, i tworzyli tam swoją specyficzną, bardzo taką hermetyczną trochę kulturę, która jednakowoż korzystała z tych zewnętrznych. To bardzo podobna kuchnia, ta kuchnia Nonia jest bardzo podobna do kuchni, jeśli chodzi o ideę, do kuchni Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich w Europie. Bierze lokalne składniki, ale zachowuje ducha chińskiej kuchni. Tak jak kuchnia żydowska ma te zasady koszerności, tak samo kuchnia chińska ma zasady tych pięciu smaków, pięciu przemian, prawda? Kolejności dodawania składników jest jakiś duch tej kuchni. I to jest, ten duch przy tworzeniu tej zupy jest zachowany, natomiast składniki są zupełnie nieznane w Chinach. Bo to są tak naprawdę wszystko składniki pasty, curry, mleko kokosowe, zielenina, makaron ryżowy. To są rzeczy w Chinach nieznane kompletnie, ale tutaj to są składniki wyglądające zdrowo, bo jednym z takich aspektów, ja bym powiedział, kulinarnych Malezji, takich, które ja poznałem bezpośrednio troszkę, to było, że no wiele tych potraw jest dość takich tłustych, prawda, dość ciężkich. Czy co się w ogóle zmienia? Czy następuje ta ewolucja? Tak, znaczy Chińczycy mają trochę inne podejście. Chińczycy i w ogóle Azjaci mają trochę inne rozumienie zdrowej kuchni. O ile u nas to jest rzeczywiście skład surowe warzywa, dieta fit, mało tłuszczu, prawda? To o tyle u nich liczą się pewne, oni kupują, oni uważają kuchnię za rodzaj leczenia, prawda? Kuchnia jest nierozerwalnie związana tam z medycyną i wierzą w to, że wiele tych składników ma medyczne znaczenie, czyli dodają do jedzenia dużo tych składników, to jest ich podejście do jedzenia. Natomiast likwidowanie, tam dużo dań jest smażonych na smalcu, w chińskiej tradycji zwłaszcza. Oni też robią to specjalnie, to też ma społeczny kontekst. Oni specjalnie smażą na świńskim smalcu, żeby odróżnić się od muzułmańskiej większości, żeby po prostu pokazać swoją odrębność, prawda? W sklepach w Malezji jest tam strefa, gdzie można kupić wieprzowinę i wszystkie nie halal potrawy jest oddzielona w ogóle drzwiami szklanymi, zamykanymi w ogóle i oddzielnie się płaci tam rachunki, dostaje się zafoliowaną, ponieważ ta społeczność muzułmańska tego kompletnie nie toleruje. Chińczycy w ten sposób się odróżniali, między innymi. Ale to było niezdrowe. Chińska kuchnia wymaga ugotowania wszystkich warzyw, nie podaje się w ogóle surowych warzyw. No ale to się zmienia w kontaktach z kuchnią europejską, w kontaktach z tymi innymi kuchniami. Tutaj w tej zupie tradycyjnie są surowe kiełki, jest surowa kolendra. To jest już nie chińskie, bo Chińczycy, w Chinach nie ma praktycznie surowych warzyw żadnych. A jednym takim określeniem, które pan użył, jak żeśmy rozmawiali przed nagraniem, to było, że jest pan również aktywistą kulinarnym. No aktywizm, w zasadzie no, wiadomo, z czym się kojarzy, ale aktywizm kulinarny. No, jak go można określić? Jest taka, są ludzie, którzy lubią gotować, niekoniecznie muszą to robić profesjonalnie. No, to jest takie zjawisko, jak kultura foodies, kultura fanów jedzenia, którzy prawda, na pograniczu... Jaka jest ekspresja tej kultury? Między innymi gotowanie, spotykanie się i gotowanie, wychodzenie razem i gotowanie, robienie warsztatów. Tutaj też robimy we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku, na przykład warsztaty jedzenia, uczenie się, spotykanie się wokół jedzenia. Prawda? I także no, ma to taki charakter często, to można już taki półprofesjonalny. Ja na przykład stoję właśnie na nocnym markecie, mam swoje stoisko, ja po prostu sprzedaję tę zupę laksę, zresztą cieszę się tak? wielką. Tak, w Warszawie. W jakim miejscu jest właśnie? To jest na nieużywanych peronach, od 10 lat opuszczony dworzec główny. Tacy właśnie zapaleńcy kuchni ulicznej, street foodu zagospodarowali, teraz rozstawili tam około 20 stoisk i jakieś tam bary plus i tam właśnie jest takie miejsce bardzo popularne w Warszawie, gdzie można sobie pójść na kuchnię uliczną z różnych stoisk. Duża część prowadzonych właśnie przez takich amatorów, półamatorów jak ja. No to świetnie, to w takim razie no, wszystkich was zapraszamy na street food, prawda? I również, żeby poznać tutaj, można porozmawiać. Może wydam tą zupę w międzyczasie, tak? Możemy wydać w międzyczasie zupę. Serwowanie tej zupy także już doszła. Nasi widzowie żałują, że niestety nie będą mogli w tym uczestniczyć, ale oczywiście zapraszamy na perony, najwcześniej chyba, tak? Na perony tak. Dworca w każdy weekend. W każdy weekend, w którym można spotkać również pana Marcina, porozmawiać o aktywizmie kulinarnym, porozmawiać o kulturze kulinarnej. Okay. W takich warunkach to powinno dłużej dochodzić, ale... Będzie to raczej, to jest jedna tutaj, jedna którą... porcja, dodam trochę więcej makaronu. Zaraz to posprzątam, ale... Nie, tutaj sobie damy radę. Lepiej trochę. Tak jak w Azji, nożyczkami czy bardzo często kroi, a nie nożem. Okej.
Proszę bardzo. Oto porcja laksy. Porcja laksy i mamy to się jakąś łyżeczką. Tak, rozumiem? Łyżką, tak? Nie można połyczkami też oczywiście, tak, ale no, na przykład w Singapurze jest bardzo popularna już z pokrojonym makaronem bez łyżeczek. Proszę bardzo, Bartku, ty jesteś. Słuchaj, wiesz.